Teoria Darwina o ewolucji człowieka to jest jedno wielkie kłamstwo, a człowiek wcale nie pochodzi od małpy. Szokująca wizja Jasnowidza Jackowskiego, można powiedzieć nawet teoria spiskowa Jasnowidza Jackowskiego. Czy rzeczywiście Jasnowidz Jackowski ma rację? No właśnie, co sądzi Jasnowidz Jackowski na temat teorii Darwina, na temat tego, że pochodzimy od małpy? to w takim razie od kogo tak naprawdę pochodzimy o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie także do mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam teorię jasnowidzeaczkowskiego, można nawet powiedzieć teorię spiskową, przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego. To nie jest powiedziane, że ja muszę po prostu wierzyć każdą teorię spiskową, czy w każde słowo, co mówi jasnowidzeaczkowski. Przedstawiam to z punktu widzenia dziennikarskiego. No właśnie, a jasnowidzeaczkowski mówi wprost, że teoria Darwina o ewolucji człowieka. To jest jedno wielkie kłamstwo, przynajmniej według jasnowica Jackowskiego. Mało tego, jasnowic mówi, że nie wierzy tak naprawdę w to, że człowiek pochodzi od małpy, szokujące tak naprawdę słowa. Jasnowidza Jackowskiego. Znaczy ja od razu sobie przypominam taką sytuację, że ten, taka, taka sytuacja była miała miejsce w polskiej polityce, a już nie będę mówił dokładnie, o jakiego polityka chodzi, ale jeden po prostu właśnie z polityków swego czasu właśnie mówił o tym, że podważał właśnie tą teorię Darwina, także po prostu tutaj dotyczącą tego, od, czego, od, od kogo, czy po prostu od czego pochodzi faktycznie człowiek, no od, od kogo, tak? No ale to, co możecie zobaczyć w internecie, tak nie będę dokładnie mówił, jaką Partii polityczną chodzi jakiego jakie o politykę, ale swego czasu właśnie taki był polityk, który mówił właśnie, że ta teoria Darwina jest błędna. No właśnie, ale to jest jakby argument, tak? Mówiący o tym, że teoria darwina, ewolucji człowieka jest błędna, jest to wielkie kłamstwo, że człowiek nie pochodzi wcale od małpy. No łatwiej jest po prostu coś zanegować, ale Jestońckowski tłumaczy tutaj, poddaje argument, dlaczego tak naprawdę uważa i dlaczego tak twierdzi, tak? No bo wszystko można powiedzieć, można powiedzieć też, że Ziemia jest płaska i tak dalej. Natomiast trzeba mieć na to dowody. Natomiast tak. Jastrzębiec Skoski mówi w ten sposób, że dlaczego tak naprawdę człowiek nie pochodzi od małpy, że podaję tutaj przykład Jastrzębiec że zobaczmy sobie jak wyglądają rozwój ludzi na przestrzeni tylko 100 lat jak człowiek praktycznie się zmienia, jeśli chodzi o myślenie, jeśli chodzi o sposób bycia, tryb życia, funkcjonowanie. I to tutaj Jacekowski mówi, że to jest niemożliwe, żeby praktycznie człowiek podchodził od małpy, tak? Żeby po prostu miałby praktycznie aż się tak rozwinąć, żeby po prostu od małpy miałby się człowiek rozwinąć w, w, w kierunku człowieka myślącego, funkcjonującego. No bo i Zeckowski mówi o, ok, możemy przyjąć taką po prostu tezę, że rzeczywiście człowiek pochodzi od małpy, to dlaczego na przykład inne rośliny, czy na przykład inne zwierzęta nie rozwijają się w ten sam sposób, tak? Tak mamy na przykład tutaj e, e, psy, czy na przykład koty. Dlaczego psy i koty nie rozwijają się w, 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 tak, w, w bardziej charakter ludzki, można powiedzieć, czy w jakiś inny, no może akurat zwierzęta takie domowe jak psy i koty to jest zły przykład, ale jakieś inne zwierzęta, tak? Te zwierzęta w żaden sposób praktycznie się nie rozwijają, tak? Po prostu one w żaden sposób się nie rozwijają, są na tym samym etapie, co praktycznie 100 lat temu. To jest też ciekawe w kontekście takim, że na przykład na YouTubie można wiele takich ciekawych filmów obejrzeć sprzed 100 lat. Tak, to są filmy, które zostały teraz praktycznie poddane takiej cyfrowej obróce obróbce. Filmy tam z 1900, filmu z 1900 roku, chyba z 1890 roku, z na początku praktycznie XX wieku jak wyglądały ulice Nowego Jorku, Paryża i tak dalej. I one są od, od praktycznie odrestaurowane cyfrowo, niektóre są pokolorowane. No i to jest szokujące, tak, bo my możemy się rzeczywiście przenieść w czasie, oglądając te filmy, jak wyglądała ulica w tamtych latach, tak? W tamtych praktycznie latach, no bo filmy oczywiście mogą być, tak, powstawać, na, pokazywać, jak wyglądała historia, ale nie będą odda oddawać się dokładnie charakteru po prostu tamtych czasów. Natomiast rzeczywiście można zobaczyć takie filmy, tak jak wyglądał Paryż czy Nowy Jork 100 lat temu, jak wyglądali ludzie, jak funkcjonowali. tak? No i ludzie rzeczywiście rozwinęli się chociażby na podstawie tego, co właśnie Jasno Zjackowski mówi, tak, że w przeciągu 100 lat mnóstwo się zmieniło, tak? Jeśli chodzi o samochody, że po prostu 100 lat temu te pierwsze samochody. Jakie były po prostu prymitywne. Dzisiaj praktycznie jak dużo ludzi ma samochód jak ta, ta chociażby y, historia samo, y, motoryzacji się zmieniła tak y, tak samo tutaj wygląd ludzi jak się ubierają y, funkcjonowanie. Kwestia na przykład telefonów komórkowych, tak, to co po prostu kiedyś się, nikomu się nie, nie mieściło w głowie na przykład, żeby był telewizor w telefonie, czy internet i tak dalej, w ogóle żeby było coś takiego jak internet, to dzisiaj jest praktycznie możliwe, tak, zwłaszcza na przykład dla takiego pokolenia jak Jasnowiec gdzie komórek nie było jeszcze, no bo komórki od, od lat 90. są, no ja akurat jeszcze z tym pokoleniem już byłem, gdzie praktycznie te komórki już wchodziły, tak, gdy byłem po prostu tam chłopakiem czy dzieckiem, natomiast właśnie Właśnie Jasen Zjackowski mówi, że dlaczego tylko po prostu spośród tych grup zwierząt tylko człowiek po prostu rozwinął się, tak, i miałby pochodzić od małpy e, i miałby się po prostu przez te wszystkie te, te tysiące lat, czy setki lat praktycznie rozwinąć do tego stopnia, że byłby tym człowiekiem myślącym. No ja muszę powiedzieć w ten sposób, że jak się patrzy na przykład na niektóre wyczyny, czy chociażby, które pojawiają się na filmikach, na YouTubie, czy w ogóle się słyszy, to rzeczywiście czasami można po prostu podważyć te kwestie tego, czy człowiek jest rzeczywiście jest istotą myślącą, bo niektórzy robią po prostu takie kretynizmy, czy takie rzeczy nieodpowiedzialne, że no ten inne. Ilo, inteligencji, czy po prostu poziom myślenia jest na równi z małpą, albo jeszcze gorzej, małpa by się lepiej po prostu zachowała. Ja nie mówię absolutnie w kontekście jasnowidziackiego, tylko jakieś takie wyczyny ludzi, tak, po prostu jakieś pseudokaskaderskie, tak, czy chcą czymś zaimponować, po prostu i powodują jakieś niebezpieczeństwa czy zagrożenia. Natomiast, właśnie tutaj jasnowidziacki mówi, że on nie wierzy w tą teorię, jakoby człowiek miałby pochodzić od małpy. Ja muszę powiedzieć, że Ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć, tak, czy człowiek pochodzi od małpy, czy też nie. Tak byliśmy uczeni w szkołach, tak, jeśli chodzi o właśnie o teorię Darwina, jeśli chodzi o ewolucję człowieka, że człowiek po prostu pochodzi od małpy. Natomiast, no, być może Jasnoiz Jackowski, będąc jasnowidzem, jest po prostu, ma ten dar jest tym medium, może tak naprawdę dokonać tej wizji tak może zobaczyć jak wyglądały te czasy przeszłe no bardzo często na przykład pojawiły się też takie pytania chociażby w stosunku do jasnowidza tak żeby dokonał wizji w stosunku na przykład do jakichś przedmiotów ze starożytności czy dotyczących na przykład piramid i tak dalej dotyczących historii bo jakby jasnowidz bazuje na tym co po prostu ma miejsce w przyszłości przepowiednie polityczne gospodarcze ekonomiczne Społeczne. W dużej mierze oczywiście jego działka to są po prostu osoby zaginione, żywe i zmarłe w sprawy kryminalne. Natomiast właśnie wielu osób było ciekawych, jak to wygląda w kontekście np. starożytności, piramid, prawdziwości, czy one są fałszywe, czy prawdziwe i tak dalej. No więc być może rzeczywiście, mając ten swój dar, jakby ta teza jest po prostu podparta właśnie tymi, tym darem, jeśli chodzi o jasnowidzenia. Natomiast mi jest ciężko powiedzieć, no nie mam takich po prostu podstaw, tak, naukowych, jestem za małym tak naprawdę człowiekiem, że mógł po powiedzieć, że teoria Darwina jest nieprawidłowa, e, czy po prostu człowiek nie pochodzi od małpy. Natomiast, e, tak, e, nie mam żadnych po prostu ku temu podstaw, żebym mógł odrzucić tę teorię, aczkolwiek by, nie, nie uważam, żeby ta teoria Jostana Witeckowska była błędna, być może rzeczywiście, po prostu, tak, e, natomiast pytanie jest takie, co ono, tak naprawdę miałby wpłynąć, czy e, jak tak naprawdę człowiek miałby powstać, tak, e, co miałby być stworzony przez jakiegoś stwórcę Boga właśnie tak, czy miałby to być taki początek biblijny, czy po prostu to miałby być zupełnie inny Sposób, jakby stworzenia czy nadania początku tutaj, właśnie ludzkości. Tak, no to to jest jakby kwestia podstawowa. Natomiast, rzeczywiście, tak, że porównując pewne zwierzęta, to te zwierzęta w przeciągu 100 lat kompletnie się nic nie zmieniły. No może psy i koty no one są bardzo po prostu wyczulone, tak często się mówi, że to jest kolejny członek rodziny, czy po prostu domownik i tak dalej, ale niektóre zwierzęta kompletnie się nie rozwinęły przez te po prostu dziesiątki lat, czy setki, czy po prostu inny przestrzeń czasowa. Natomiast człowiek jak się praktycznie zmienił? Tego pytanie też jest takie, jeśli chodzi o człowieka, czy człowiek po prostu był tym człowiekiem pierwotnym do pewnego momentu, a w pewnym momencie zaczął po prostu myśleć, jak mamy to myślenie, to po prostu człowiek na przykład przez w przeciągu tych stu lat bardzo mocno się zmienił, czy na przykład jak te zwierzęta, gdyby one miały trochę więcej myślenia, tak czy po prostu trochę więcej takiej logiki, też po prostu zaczęłyby się zmieniać bardzo szybko, tak błyskawicznie, jakby zaadaptowałyby się do tych warunków, które panują jak to przełożyć na język, no to jest tak samo na przykład, jak my żyjemy, tak, w pewnych warunkach, no i niektórzy ludzie nie wyobrażają sobie, jak można żyć w biedzie, jak można żyć za takie pieniądze, jak można żyć w patologii, jak można po prostu na przykład mieszkać w bloku, a niektórzy, a jak można mieszkać na wsi, tak, i tak dalej, natomiast człowiek po prostu adaptuje się do tej sytuacji po prostu, w której się znajduje, więc tutaj w zależności od tego, w jakiej człowiek się znajduje w sytuacji, no to do tej sytuacji praktycznie się bardzo szybko dostosowuje, być może zwierzęta po prostu nie mają właśnie tego czynnika, który mógłby wpływać na ich myślenie, na rozwój, być może te warunki, które, w których po prostu funkcjonują zwierzęta, one nie wymagają tego, żeby one musiały po prostu dalej walczyć, po prostu, czy dalej po prostu zmieniać się, tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie. No, tutaj, jakby po prostu ich właśnie życie. Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jakie jest właśnie Wasze zdanie w tej sprawie, jeśli chodzi o tą teorię, tak, czy rzeczywiście człowiek powróci od małpy, czy też nie. Pozdrawiam, zostawcie sobie, trzymajcie się. Cześć.